piękny, cieplutki poranek. Ale obawiam się, że ostrzeżenia od zaprzyjaźnionej pani nie okażą się nieuzasadnione. Zmasowany atak komarowy. Ciekawe, czy na tych torach pozwoli mi nagrać mój filmik dzisiejszy. Ależ piękna roślina. Topnące. Powiedziałabym wino, ale się nie chcę wygłupić. Ale cudnie wygląda. Jak kolorowo. No i spojrzałam ze smutkiem wielkim na moją polankę. Jeździ traktor i wycina ile wlezie. A jutro polanka będzie wyglądała inaczej. Wspaniałe nawłocie poszły pod nóż. No i w ogóle dowiedziałam się od pani zaprzyjaźnionej, od pieska o imieniu Melka, że podobno jest to teren prywatny. To aż się zdziwiłam, że my tam jeszcze możemy iść. No i podobno właśnie o tej porze zwykle jest tam wielkie koszenie. No ale dobrze, komary nie atakują. Nie, jeszcze nie. Ojej, jeszcze się nie dowiedział, że tu jestem. Boże. Piękny poranek. A czas zasuwa tak niewiarygodnie, że po prostu dzisiaj mamy 14 września. Wczoraj, jak wracałam z mojego spaceru, pewna pani rozmawiała i próbowała ustalić datę, którego to dzisiaj mamy. No i mówiła 13, 14, 13, 13, ale ja postanowiłam włączyć się do rozmowy, oczywiście, bo po prostu, no jak, przecież nie mogła nie wiedzieć, jaka dzisiaj data jest. I z uporem maniaka wpierałam pani 14, 14. Boże kochany, potem przychodzę do domu, patrzę, no dobra. Pani na szczęście nie brała mnie poważnie. Wzrok miała taki, jakby chciała powiedzieć: wariatka, odczep się ode mnie. Miała ślicznego pieska. Kiedyś jak spotkam tę panią, to ją przeproszę za moje natręctwo. Ale się rozgadałam, ten wstęp przydługi, a temat dzisiaj jest przecudowny. Zaufanie. Miałam co prawda inny pomysł na dzisiejszą moją poranną rozważankę, ale z niewiadomych powodów, a może i wiadomych, to słowo zaufanie przyszło mi do głowy. Jak to jest z tym zaufaniem? Jak trudno zaufać innemu człowiekowi? A myślę sobie, że im człowiek ma więcej lat, tym jest to trudniejsze. Myślę, że jak jesteśmy młodsi, mamy mniejszy bagaż doświadczeń, to z tym zaufaniem jest łatwiej. A potem, kiedy spotykamy ludzi, którzy zawodzą nasze zaufanie, wtedy jesteśmy ostrożniejsi. A komarka mojego ucha cudownie. A, boję się, że ja nie należę do tych osób, które są ostrożne. Cudownie jest myśleć o sobie. Nigdy nie zawiodłam niczyjego zaufania. Próbowałam dzisiaj taki rachunek sumienia sobie zrobić. Jakie to jest przyjemne uczucie, kiedy można tak powiedzieć. Nigdy nie zawiodłam niczyjego zaufania. W moim mniemaniu rzecz jasna. Może ktoś myśli inaczej. Ale kiedy ktoś nam zaufa, a my po prostu nie kręcimy, nie udajemy, nie prowadzimy gierek, nie prowadzimy dwóch frontów, nie udajemy nikogo, kim nie jesteśmy, to chyba właśnie to jest to. Można nam zaufać, że to, co mówimy i to, co robimy,
okrywa się, że nie musimy uważać na to, co mówimy, żeby nie okazało się, że jakiś czas temu skłamaliśmy. No i w tej kwestii ja chyba jestem niezmienialna. Jeśli nigdy nie chcę zawieść zaufania, jeśli ktoś mi zaufał, to ja traktuję tego kogoś tak samo, swoją miarką. Może to i błąd, ale mówiąc szczerze, ryzykuję i ufam. Co się dzieje, kiedy ktoś to zaufanie zawiedzie? No to nie ma powrotu. Nigdy nie potrafię zaufać drugi raz. No i tu może też niedobrze. Ale jeśli nie jesteś szczery, jeśli nie potrafisz, człowieku, dotrzymać danego słowa, jeżeli nie można ci zaufać, bo masz w swojej naturze kręcenie, oszukiwanie, mamienie, odgrywanie, no to cóż, to trudno. Jeśli zdarza mi się o tym przekonać, to nie ma powrotu, bo wydaje mi się, że wiele można zmienić w sobie, jeśli się chce. Ale jeśli chodzi o takie bardzo rzetelne zmiany, to jestem człowiekiem małej wiary. Jeśli jesteś krętaczem, to zawsze cię będzie kusiło, żeby po prostu coś zakręcić. Jakie to jest straszne. Ale chyba tak jest właśnie. Natomiast powiedzenie sobie, można mi zaufać. Nigdy nie zawiodłam niczyjego zaufania. To daje taką moc i jest to wspaniałe uczucie. Nie sprawdzam, nie kontroluję, nie śledzę. Po prostu ufam. Mimo swoich 63 lat ufam. No i tyle w tym temacie. Cudownie jest móc zaufać, bo właściwie nie ma sensownej, prawdziwej relacji bez zaufania. A bo to naprawdę trudno. Naprawdę trudno, ludzie boją się ufać. To nie znaczy, że jeżeli się ufa, to jest się lekkomyślnym i nieczujnym. Ktoś mnie bardzo prosi, słuchaj, no podaj mi to hasło swoje. No tam gdzieś tam, no nie wiem gdzie, no może do konta bankowego. No nie mam pojęcia. No to chyba wtedy można stracić zaufanie do tego kogoś. Ale nie o tym dzisiejsza moja pogadanka. O tym zaufaniu. Wiadomo, że oszustów nie brakuje, naciągaczy. I zaufać komuś to nie znaczy, że być lekkomyślącym i głuptasem. Ale o tym zaufaniu, że ktoś myśli, mówi i czyni. Tak, że my po prostu obdarzamy go zaufaniem i śpimy spokojnie, bo wiemy, że możemy zaufać. I to jest coś pięknego. Dobrze jest też ufać sobie, ale to prawdopodobnie jest dobry temat
na inne rozważania. Komary mnie oszczędziły. Tylko dwa ataki i koniec. Jakże piękne jest to miejsce. Słonko się przedziera. Można mieć zaufanie, że ten dzień będzie. Nie, nie będzie. Jest przepiękny. Ufać, zaufać. Piękne słowo. Być pełnym ufności. Naprawdę. To coś wspaniałego. A wczoraj na okoliczność pewnego pytania, jak dostać się na moją playlistę z tymi moimi rozważankami porannymi, weszłam na mój kanałek i poczytałam trochę tytuły tych moich porannych rozważanek. Uśmiech nie schodził z mojej twarzy. Nie wiem, czy będę miała odwagę odsłuchać to wszystko kiedyś, bo tego jest tak dużo. Ale myślę, że to kiedyś zrobię. Ponad 200 filmików. I cały czas mam ochotę nagrywać dalej. Ponad 200 filmików, ponad 200 poranków, ponad 200 moich rozważań o sobie, o świecie, o tym, co czuję, co myślę. Jestem w tych filmikach cała ja. Łatwo mnie rozpoznać dzięki temu, a nie mam nic do ukrycia. Zaufanie to wspaniały stan, kiedy mogę zaufać. No to przesadziłam z tym komarem, właśnie mnie zaatakował. Kiedy ktoś zaufa mnie, pięknego, spokojnego dnia. Nie bójmy się ufać.